Tego, co ważne, dziś pilnujmy. Już nasza ta robota jest. Ci, co odeszli, o to proszą. Dbajmy o naszą wspólną rzecz. Pilnujmy Polski. Szanowni Państwo, te słowa z Testamentu Niezłomnych będą dziś nas prowadzić przez życiorys niezwykłego człowieka, który tak bardzo ukochał swoją ojczyznę, że był gotów oddać za nią życie i położyć na szali los swojej rodziny. Rotmistrz Witold Pilecki, to jemu poświęcimy dziś nasz koncert. Koncert wyjątkowy, bo i okazja wyjątkowa. 13 maja mija dokładnie 120 lat od daty urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Szanowni Państwo, nazywam się Anna Ostrowska, jestem rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Edukacji i Nauki i mam olbrzymi zaszczyt wprowadzić Państwa w to wyjątkowe wydarzenie. Zapraszam na muzyczną opowieść, w której równie ważne są wspomnienia rotmistrza Pileckiego, relacje jego bliskich, jak i piosenki będące muzycznym komentarzem do wydarzeń z jego życia. W spektaklu według pomysłu i scenariusza Anny Żochowskiej pod muzycznym kierownictwem i z udziałem Marcina oraz Lidii Pospieszalskich wystąpi Teatr Muzyczny Od Czapy oraz wspaniali muzycy. Michał Konarski jako reżyser zadbał o to, by teksty czytane przez znakomitych aktorów uzupełniły i rozwinęły ten obraz. Dziękujemy Jarosławowi Wróblewskiemu, autorowi książki Rotmistrz, która stała się inspiracją dla autorów spektaklu oraz Instytutowi Pamięci Narodowej i Muzeum Dom Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej za udostępnienie materiałów archiwalnych. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, współorganizatorami Polskie Radio i Fundacja Sztafeta, a głównym sponsorem koncertu Pilecki Życie wypełnione Polską jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Szanowni Państwo, zanim usłyszymy dźwięki, obejrzymy obrazy, zapraszam serdecznie do zabrania głosu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zapraszam, panie ministrze. Bardzo dziękuję. 120 lat temu urodził się człowiek, którego życie wypełniła Polska. Rotmistrz Witold Pilecki bez wątpienia jest jednym z najodważniejszych Polaków w całej historii narodu polskiego, jednym z jego największych bohaterów. Przez to właśnie rotmistrz Witold Pilecki jest tym, któremu zawdzięczamy swoje istnienie. I nie ma w tych słowach żadnej przesady. Naród, który od 10 wieków żyje między Niemcami a Rosją, mógł i może się rozwijać właśnie dlatego, że ma, miał i mieć będzie takich właśnie bohaterów jak rotmistrz Witold Pilecki. Z tą większą radością dzisiaj uczestniczymy w koncercie, który pokazuje cały życiorys rotmistrza Witolda Pileckiego. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten koncert może mieć miejsce. Bardzo dziękuję naszym artystom z Teatru Muzycznego Od Czapy, z Fundacji Sztafeta. Bardzo dziękuję spółce PGNiG, dziękuję Polskiemu Radiu i wszystkim, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Dzięki Państwu możemy przedstawić w sposób piękny ten wspaniały życiorys rotmistrza Pileckiego wszystkim uczniom w całej Polsce. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Drodzy Państwo, zapraszam na koncert. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. Gdy odszedł z tego świata, miał 47 lat. O rotmistrzu, mieliśmy nic nie czytać, nic nie słyszeć i nic nie wiedzieć. Jednak Witold Pilecki nie dał o sobie zapomnieć. Powraca ze swoim niesamowitym życiem. Okradziono go za życia ze wszystkiego. Okradziono go i po śmierci. Do dzisiaj spoczywa w nieznanym miejscu. Nie ma dla siebie skrawka ziemi, który byłby śladem jego tożsamości. Czy my, którzy znamy jego czyny,
mamy milczeć. Płonie ognisko i słychać piosenkę szwadronu, a echo po lesie wciąż niesie i niesie piosenkę nas, ludzi bez domu. Wesoło nam trzaska i błyska, nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju ochoczo staniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój, koledzy, za wami powierzy tak długo, aż Polska będzie wolna. To duch mój, koledzy, za wami powierzy tak długo, aż Polska będzie wolna. Wesoło nam trzaska i błyska, nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju ochoczo staniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. Co jutro nas czeka, nie wiemy, może śmierć zajrzy nam w oczy. My zawsze do boju z radością staniemy, do boju nasz szwadron wciąż kroczy. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój, koledzy, za wami pobierzy tak długo, aż Polska będzie wolna. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój, koledzy, za wami pobierzy tak długo, aż Polska będzie wolna. To duch mój, koledzy, za wami pobierzy tak długo, aż Polska będzie wolna. Dziadowie moi brali udział w powstaniu 1863 roku. Ojciec mój, Julian Pilecki, jako syn powstańca musiał szukać pracy poza obrębem Polski. Dlatego też urodziłem się w Karelii, w miasteczku Ołoniec. Celem zapobieżenia rusyfikacji zdecydowali nasi rodzice, by nas kształcić w kraju. I dlatego moja matka przeniosła się w 1910 roku z nami do Wilna. W 1913 roku jako uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej wstąpiłem do tajnej drużyny harcerskiej. Wpajano tam we mnie hart ducha i ciała. W lesie, na okolicznych pagórkach, odbywaliśmy pokryjomu ćwiczenia wojskowe. Idą skauci. Ciemną nocną siłą. Raz, dwa, trzy. Hej, druhowie, gdzie idziecie? Czego szukacie po świecie? Raz, dwa, trzy. My idziemy wzdłuż świtanie, tam gdzie Polski zmartwychwstanie. Raz, dwa, trzy. Ramię w ramię, druhu miły, w pełni mocy, w pełni siły. Raz, dwa, trzy. Siła nasza w sercach będzie.
Latem 1920 roku na wieść o agresji bolszewików na Polskę niezwłocznie zgłosiłem się do pierwszej ochotniczej wileńskiej kompanii harcerskiej, z którą pojechałem pod Grodno stawić wrogowi odpór na Niemnie. A tam niespodziewanie dostaliśmy się pod ogień broni maszynowej. Stało się jasne, że wróg obszedł nasze tyły i zaczyna odcinać odwrót. Nagle pojawił się na galopującym, rosłym ogierze brodaty oficer bez czapki i z gołą szablą w ręce. – Co to za kompania? – Harcerze z Wilna! – odkrzyknąłem, bo byłem najbliżej. – Nu, a atakować wy możecie? – zapytał z rosyjska, aż gniew mną szarpnął. – Za kogo on nas ma? – Też pytanie! – krzyknąłem ku niemu dumnie. – Ma się rozumieć, że możemy! Nie wiedziałem, że mam przed sobą generała Żeligowskiego. – Nu, tak i atakujcie! Krzyknął i odjechał. Ponieważ naszego dowódcy nie było w pobliżu, podałem komendę. Bagnet na broń, tyraliery za mną! Oddział rosyjski, widząc 200 pędzących ku sobie Polaków, zwinął swój karabin maszynowy i zniknął, zanim dobiegliśmy. Jak się okazało, z 20 nabojami wygraliśmy bitwę. Słysząc szemranie lip starych w alejach, czułem, jak bardzo zraniona dusza tego dworu, jak skarży się ona na swe opuszczenie. Wiedziałem, że w szeregu mych przodków, chyba daleko przede mną, jeszcze ktoś tak myślał, także czuł jak ja. W bliższych mych poprzednikach nie było tego zrozumienia, szmerów liści w alejach, niemych krzyków sów i puchaczy, słów liniami rzuconych w półkoliskach bzów. Lecz nie same skargi słyszałem w tych szmerach.
Były tam słowa mocne i silne, była tam prośba i namowa. Ty to naprawisz, ty to zrozumiesz. I czułem jakiś przypływ sił, czułem siły nie własne, lecz siły wieków przeszłych i pokochałem to wszystko, ten ogród i dom. Sadźmy, przyjacielu, róże, długo jeszcze, długo światu, szumieć będą śnieżne burze. Sadźmy je przyszłemu latu. My odbici z nif rodzinnych, może ich nie ujrzym kwiatu, ale sadźmy je dla innych, szczęśliwszemu sadźmy światu. Jakże los nasz piękny wzniosły, gdzie idziemy same głogi, gdzieśmy przeszli, róże wzrosły. Więc nie schodźmy z naszej drogi. Idźmy, szczepmy, gdy nas znuży świat wiecznego wypocznienia, da nam milszy kwiat od róży, łzy wdzięczności i spełnienia. Sadźmy, przyjacielu, róże. My odbici z nif rodzinnych. Jakże los nasz piękny wzniosły. Jakże los nasz piękny wzniosły. Jakże los nasz. Mama była piękną kobietą, bardzo miłą, sympatyczna, uśmiechnięta, więc miała spore powodzenie. Aby zdobyć mamę, tata musiał się wykazać sporą inwencją. Przejeżdżał konno w pobliżu domu państwa Szuszkiewiczów, u których mieszkała, i przez otwarte okno wrzucał jej do pokoju bukiety kwiatów. Tak się ponoć wyćwiczył, że kwiaty lądowały zawsze na łóżku mamy. Będziesz mi tylko ty, tylko ty. Pocałunki twoje, uściski ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie, kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle. Kochać tak tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą
bliska będziesz mi tylko ty, tylko ty. Kochać tak tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą mi. W życiu bliska będziesz mi tylko ty, tylko ty. Siódmego kwietnia 1931 roku w Ostrowi Mazowieckiej podporucznik Witold Pilecki wziął za żonę Marię Ostrowską. Młoda para po ślubie zamieszkała w Sukurczach. W 1932 roku na świat przyszedł ich syn Andrzej, a rok później córka Zosia. Kiedy miałam 6-7 lat, ojciec powiedział do mnie w ten sposób: w lesie nie można kląć, w lesie trzeba kapelusz zdjąć i posłuchać uroczyście, co też szepczą liście. Uczył, że w lesie trzeba być cicho, tak cichuteńko, żeby słyszeć, co do ciebie mówi pojedynczy listek na drzewie. To ogromnie zapadło mi w pamięć. Dla niego każda trawka miała swój sens istnienia. Pośrodku łąki wiatr szumi obok nam, usłysz muzykę, zagrają nam grzebienie traw. I w polu gra, i w lesie gra muzyka sfery, miejsca brak, z którego nie dobiega śpiew. Fananaj, 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 którego nie dobiega śpiew. I szuruburu, harmonii sznurem chronisz mnie i burzysz mury, ścian wreszcie nie ma w głębi ser. Kosmosu ład, jak gąbka deszcz pochłania nas. Twój pokój trwa, harmonia trwa i karmi czas. I w polu gra, i w lesie gra muzyka sfer i miejsca brak, z którego nie dobiega śpiew. Którego nie dobiega śpiew, z którego nie dobiega śpiew. Pośrodku łąki wiatr szumi obok nam, usłysz muzykę, zagrają nam grzebienie traw.
Załadowaliśmy się do pociągu 31 sierpnia 1939 roku. Chowając szablę, spojrzałem na krajobraz stron ojczystych i rzekłem głośno: żegnaj, umiłowany świecie. Przyszło mi w duszy śpiewać. My już ptacy na wędrówce, dziś tu, jutro na placówce, pewno znajdziem się. Co śni serce, niech raz prześni. Twarde życie, twarde pieśni, w bój wiodą jak w tan. Ta rzewna piosenka pasowała do stanu moich uczuć, gdy dopędziłem moich ułanów w lidzie. A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść. I tylko mnie nie całuj i nie broń iść. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł. I ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny. Piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie lato, to przynieś żyta kłos, dojrzały i gorący, i złoty jak twój włos. I choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedy żyw, poniosę z twoim głosem słowiańskich zapach żni. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny. Piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie jesień, to kalin pęk mi daj. I tylko mnie nie całuj i nie broń iść za kraj. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł. I ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny. Piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. Widziałem prawdziwy obraz wojny z całą jej grozą. Na początku listopada ruszyłem rowerem do Warszawy. Rozpocząłem pracę konspiracyjną. Odszukałem Eleonorę Ostrowską, moją szwagierkę. W jej mieszkaniu zorganizowaliśmy w listopadzie 1939 roku zebranie organizacyjne Tajnej Armii Polskiej. Wuj był mistrzem konspiracji. Przejawiał wszystkie cechy najlepszego konspiratora, jakie można sobie wyobrazić. Był małomówny, konsekwentny, odważny i punktualny. Potrafił przewidzieć, jak zachowa się przeciwnik. Do tego był niesamowicie sprawny fizycznie. Potrafił poruszać się cicho jak kot. Dlatego moja mama nazywała go zjawą.
Witold Pilecki ochotniczo podjął się zbadania sytuacji w obozie Auschwitz i dał się aresztować, a po wypełnieniu tej szaleńczo odważnej misji uciekł wraz z dwoma innymi współwięźniami. Auschwitz. To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem, w którym kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na ziemi i zacząłem coś, co było gdzieś chyba poza nią. Nie jest to silenie się na jakieś dziwne słowa, przeciwnie. Tak było. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zapomnieć o ludziach znękanych, o śmierci, o zbrodniach. Pozwól łzom swoim cicho popłynąć, sercu daj współczuć, odkryj jak było. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zapomnieć. Spójrz blisko, daleko, gdzie wciąż cierpi człowiek, bo ktoś myśli chore urodził i wcielił, skradł dzieciom niewinne oczu spojrzenie. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zapomnieć. Ich głos dotrze echem do ciebie i do mnie, z pytaniem upartym, co tłucze po głowie, jak zła taki bezmiar mógł zrobić człowiek. Najprościej, najtrudniej metodą wyśmianą zwyciężysz zło dobrem, obudzi się ranek. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zapomnieć. Pamiętaj. Istotnym celem ucieczki było opracować dokumenty obrazujące zbrodnie niemieckie w Oświęcimiu, aby zaalarmować opinię publiczną całego świata. Następnie mieliśmy w porozumieniu z Ruchem Oporu opracować plany zbrojnej odsieczy dla obozów w Oświęcimiu. Rotmistrz Witold Pilecki wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Zgłosił się jako zwyczajny ochotnik do oddziału zgrupowania Chrobry 2. Do końca pozostał w tym oddziale. A kiedy ujawnił swój stopień oficerski, powierzono mu dowództwo odcinka na Woli, nazywanego Redutą Witolda,
jako że utrzymał pozycję i aż do kapitulacji nie oddał ich Niemcom. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Mocne serca w ręku karabin, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiadro wieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi i piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, trud i znój, po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami, białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Granaty w dłoniach i bagnet na broń. Po powstaniu wylądowałem w obozie Murnau. Po jego wyzwoleniu zameldowałem się w drugim korpusie, gotowy do dalszej służby, tym razem walki o wyzwolenie Polski spod sowieckiego jarzma. Starałem się o powrót do kraju i w końcu dostałem taki rozkaz. Byłem wśród oddziałów w lasach wschodniej Polski. Sugerowałem, by dla zachowania materiału ludzkiego zaczęły wychodzić i legalizować się. Spalonym natomiast doradzałem wyjazd za granicę na zachód. Lecz tak to wygląda z daleka. Gdy się widzi tych ludzi, rozumie się ich, dlaczego w lasach siedzą, panują tu niepodzielnie i czują się naprawdę jak u siebie, w Polsce. Snują się po lesie jakieś dziwne cienie, trzask gałęzi, kroki, słychać koni rżenie. Czy to sen, czy jawa, prawda to, czy czary? Dziwi się las stary, sosny, dąb, brząza, buka. Pyta kto to, czego szuka, czy zaczarowanych kroci, czy może kwiatu paproci. Sosny, dąb, brząza, buka. Pyta kto to, czego szuka, czy zaczarowanych kroci, czy może kwiatu paproci. Tylko dostojne omszałe modrzewie wiedzą, czego żadne inne drzewo nie wie.
pamiętają dobrze rok krwawych zamieci 63. Mówią im dźwięki pieśni, że to my, żołnierze leśni, że to swój, że nie obcy, że to partyzantcy chłopcy. Mówią im dźwięki pieśni, że to my, żołnierze leśni, że to swój, że nie obcy, że to partyzantcy chłopcy. Wiatr w konarach szumi gościom powitanie, księżyc świeci mocno, mech ściele posłanie, na znak niezłomnego, wiecznego przymierza lasu i żołnierza. Ognia blask twarzy złoci, a papieros w mrok migoce, żadne złe się tu nie waży, las i noc stoją na straży. Ognia blask złoci, a papieros w mrok migoce, żadne złe się tu nie waży, las i noc stoją na straży. Śpiewają chłopcy wokoło ogniska, wtóruje szumem puszcza sercu bliska, radości wiara cały kraj zalewa, a las śpiewa, śpiewa. Młody głos Polskę niesie po wysokim, mrocznym lesie, a do taktu serce bije, nie zginęła, walczy, żyje. Młody głos Polskę niesie po wysokim, mrocznym lesie. W akcie oskarżenia padły zarzuty. Płatny rezydent obcego wywiadu kierowanego przez sztab II Korpusu Andersa. Organizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej. Witold Pilecki bronił się. Uważał, że pracując jako oficer wywiadu dla II Korpusu i polskiego rządu w Londynie, służył Polsce, a nie obcemu mocarstwu. Mama strasznie cierpiała, gdy o nim opowiadała. Na niektóre rozprawy była wpuszczana. Mówiła, że tatuś mizernie wygląda, że sytuacja jest trudna. Nie bardzo wtedy to rozumiałam. To był proces pokazowy, relacjonowany w mediach, więc nauczycielka zapytała mnie, czy ten Witold Pilecki to może mój ojciec. Odpowiedziałam jej: tak. Witold Pilecki to mój ojciec, i jestem z niego bardzo dumna. Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. Panu na linii za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął, tyś została i płaczesz, dziewczyno. Padł na linii za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął, tyś została i płaczesz, dziewczyno. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy, nie padł ostatni, puls dość głębi i zęby dziś zatni, i idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy, nie padł ostatni, puls dość głębi i zęby.
zmęczoną, skrwawioną Warszawę. Gdzie mężnie jak żołnierz zginął, ty została i płaczesz dziewczyno. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni ból z dusz głębi i zęby dziś zatki. I idź dalej ziernistą swą ścieżką pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Służyć Polsce jak oni dziś służą. W lecie przywieźli do więzienia Witolda Pileckiego. Wtedy nie wiedziałyśmy jeszcze o jego bohaterskiej przeszłości. Był kontuzjowany i źle słyszał. Stukał w ścianę drewnianą łyżką, a ja spinką do włosów. Nasze rozmowy były raczej wymianą informacji. Zupełnie inne prowadził z sąsiadem siedzącym pod nim, Zbyszkiem Nowosadem. Przysłuchiwałam się. Usłyszałam kiedyś rzecz najważniejszą, która wstrząsnęła mną do głębi. Witold powiedział do Zbyszka, że aby mieć argumenty do obrony, udostępnił swoje archiwum oświęcimskie, przebieg całej swojej działalności w obozie. I okazało się, że wszystko to przywłaszczył i przypisał sobie Cyrankiewicz. Pamiętam, jak wzburzony Witold mówił, że przez to właśnie musi zginąć. Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, bo Oświęcim to była igraszka. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać. Tylko kilka ciężkich chmur, nieporozpychanych noc rzekonia. Jeszcze tylko kilka stromych gór, a potem już słońce i harmonia. Jeszcze tylko z hełmu kilka piór, w wiatru odrzuconych próżnie. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden dźmot. A potem już nie, a potem już nie. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden szmot. Czasu wir jezdnego na hipogryfie i ma. Gruby mu rozrywać każe kir, trumny przeskakiwać, których nie ma. Za czarnością trumień świta mi, wynagradzający słusznie. I wciąż tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud. Tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud. A potem już nie, a potem już nie. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot. A potem już nie, a potem już nie. I wciąż tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud. Thank you.
Ksiądz Antoni Czajkowski, który także był więźniem Rakowieckiej, powiedział, że broniąc się przed karą śmierci, żądał zeznań Pileckiego. Gdy Witold Pilecki wszedł na salę rozpraw, nie mógł utrzymać prosto głowy, bo miał połamane obojczyki. W zeznaniu powiedział, że nie zna tego człowieka, co zaważyło o zamianie kary śmierci na dożywocie. Tak uratował księdza Czajkowskiego. Nie złamał się w śledztwie i w czasie przesłuchań. Nie udzielił informacji, które mogłyby się komunistom do czegokolwiek przydać. Zbrodniczy wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykonano w starej kotłowni więzienia Mokotowskiego 25 maja 1948 roku o godzinie 21:30 strzałem w tył głowy. Prawdopodobnie został pochowany w kwaterze na Łączce, pod murem cmentarza na Powązkach, gdzie potajemnie chowano ofiary UB, by pamięć po nich zaginęła. Mur zimny Nieba, on wyjdzie.
tylko żywy ogień może podjąć rozmowę z tobą, rotmistrzu. Przynosimy ci płomienie, bo znamy naturę ognia, którym płonąłeś. Zapalamy od niego pochodnie. Boją się nas, jak twoich oczu łagodnych. To zbyt jasne spojrzenie, w którym widzieli ogień, zgasili wymyślną torturą. Zakopali głęboko w tej ziemi, na której żyją coraz głośniej. Wciąż głośniej, aby nie słyszeć ciszy. Ciszy, która rośnie i napełnia się ogniem. Ślad ludzki nie trop wilczy po nas. Słowa piosenek, strofy wierszy nie zmieszczą bólu i tęsknoty za życiem, które nas minęło. Nieliczni żyli wśród umarłych, mieszkały myślą w tamtych latach. Choć biegu dziejów nie zmieniły, miłość wolności w nas została. Tego, co ważne, dziś pilnujcie, już wasza ta robota jest. Nam odejść pora, was prosimy, dbajcie o naszą wspólną rzecz. Wnukowie późni, bądźcie mądrzy, mądrością serca, co jest wolne. Bez wstydu z naszej ukochanej myśmy ginęli, walcząc dla niej. Tego, co ważne, dziś pilnujcie, już wasza ta robota jest. Nam odejść spora was prosimy, dbajcie o naszą wspólną rzecz. Tego, co ważne, dziś pilnujmy, już nasza ta robota jest. Ci, co odeszli, o to proszą, dbajmy o naszą wspólną rzecz. Nasza ta robota jest. Ci, co odeszli, o to proszą, dbajmy o naszą wspólną rzecz. Pilnujcie Polski, pilnujcie Polski, pilnujcie Polski, pilnujcie jej. Szanowni Państwo, obejrzeliśmy, usłyszeliśmy koncert Pilecki Życie wypełnione Polską. Serdecznie dziękujemy artystom. Wystąpili Marcin Pospieszalski, kierownictwo muzyczne i fortepian. Lidia Pospieszalska, kierownictwo muzyczne i wokal. Wokaliści Teatru Muzycznego Odczapy. Małgorzata Przybysz, Aleksandra Rozwadowska, Antonina Święcińska, Klara Walicka, Arkadiusz Buczkowski, Sławomir Giska, Piotr Ochnik oraz Paweł Dusza. Muzycy: Dariusz Befeltowski, gitary akustyczna i elektryczna, Mikołaj Pospieszalski, kontrabas i bas, Nikodem Pospieszalski, perkusja, Daniel Pomorski, akordeon i trąbka.
Kwartet smyczkowy, Smooth Kwartet. Anna Kozłowska, pierwsze skrzypce. Paulina Kartas, drugie skrzypce. Monika Sopkiewicz-Hirsch, altówka. Zuzanna Falkowska, wiolonczela. Reżyseria i prezentacje multimedialne Michał Konarski. Koncepcja koncertu i scenariusz Anna Żochowska. Organizatorem koncertu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, współorganizatorami Polskie Radio i Fundacja Sztafeta. Sponsorem głównym koncertu Pilecki – Życie wypełnione Polską jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.